Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne spotkanie z granicami ciągów. Tym razem będą to granice ciągów, które są zbudowane na bazie pierwiastka i będziemy mieć tutaj do czynienia z symbolami nieoznaczonymi. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie. Przykład numer 1. Ciąg postaci AN to się równa 2 pierwiastki z N minus 2 pierwiastek, a pod nim N plus 1. Otóż mamy policzyć granicę, oczywiście przy N zmierzającym do plus nieskończoności, z tego naszego ciągu. I teraz tak, no ktoś by mógł stwierdzić, że policzymy tak sobie wprost granicę. Czyli skoro N ucieka w nieskończoność, no to pierwiastek z N też ucieka w nieskończoność, pomnożone razy 2 też ucieka w nieskończoność. No to teraz dalej, skoro n ucieka w nieskończoność, to dodać 1, to i tak ucieka w nieskończoność. Jak spierwiastkuję, i tak ucieka w nieskończoność, pomnożę przez 2 i tak ucieka w nieskończoność. Czyli można by było pomyśleć, że nieskończoność nam wyszła minus nieskończoność. Ile to jest? I tu właśnie pojawia się symbol nieoznaczony. Czyli do zapamiętania, nieskończoność minus nieskończoność jest to symbol nieoznaczony. I co to znaczy symbol nieoznaczony? To znaczy, że ja tak wprost nie mogę policzyć granicy. Muszę mieć na to pewien sposób. I na tym spotkaniu właśnie będziemy się uczyć tego sposobu, co zrobić, jeżeli zobaczymy nieskończoność minus nieskończoność i na dodatek zobaczymy pierwiastki. Bo to są takie specyficzne granice, które się liczy. I ja właśnie pokażę Ci teraz, jak sobie z tym poradzić. Otóż jest tutaj taka pewna zasada, że będziemy mnożyć sobie licznik i mianownik, bo tu jest tak jakby, zawsze mogę sobie dopisać, że mam do czynienia z tym, że tu jest tak jakby nad 1. Czyli ja będę mnożyła licznik i mianownik tego przez liczbę sprzężoną do licznika. Ja zapiszę, czyli 2 pierwiastek z n dodać 2 pierwiastki z n plus 1. Tak samo zrobię oczywiście tutaj. Pierwiast, to samo będzie w liczniku i w mianowniku. Co to znaczy liczba sprzężona? To znaczy, że różni się ona tylko i wyłącznie w środku znakiem. Czyli tak jak pamiętasz, było usuwanie niewymierności, to też się mnożyło przez taką liczbę sprzężoną. Tak samo tutaj. Tylko zasada była taka, że jak się usuwało niewymierność, to się pozbywaliśmy pierwiastków z mianownika. A teraz my, licząc w ten sposób granicę, popatrz, to jak ja teraz będę wymnażała mianownik z mianownikiem tutaj, czyli jak jedynkę pomnożę przez ten mianownik, to po prostu ja właśnie dostanę pierwiastki w mianowniku. Czyli jakby działanie na odwrót, prawda? Nie, że ja usuwam pierwiastki z mianownika, tylko ja dostaję pierwiastki w mianowniku. Ale taki jest nasz cel. Natomiast w liczniku co będziemy mieć? Ja zapiszę, ze względu na to, że robimy pierwszy przykład, to ja to zapiszę. Będzie nawias razy ten drugi po prostu nawias. I teraz musimy przypatrzyć się bardzo powolutku, co tam w tym liczniku otrzymaliśmy. Co tam otrzymaliśmy w tym liczniku? Popatrz, mamy tutaj do czynienia ze wzorem skróconego mnożenia i tak właśnie jest w tego typu zadaniach. Dążymy do wzoru skróconego mnożenia. Tu jest tak jakby A minus B, a tu mamy to samo A, tylko że plus B. I był taki wzór skróconego mnożenia A kwadrat minus B kwadrat. Jak pamiętasz, zapiszemy A minus B razy A plus B, to jest A do kwadratu minus B do kwadratu. Czyli teraz, żeby to pomnożyć ze sobą, ja sobie zastosuję ten wzór skróconego mnożenia. Czyli podniosę moje to a do kwadratu, czyli będę miała 2 do kwadratu to 4, a pierwiastek z n do kwadratu to będzie n. Czyli będę miała 4n, odjąć, w nawiasie zapiszę. I teraz to drugie podnoszę do kwadratu, czyli będę miała 4m i dodać, tu będę miała 4 razy 1, czyli dodać 4. Natomiast oczywiście ten mianownik pozostaje bez zmian. To się równa. No to popatrzmy dalej. Limes przy n zmierzającym do plus nieskończoności, co nam się teraz może odejmie? Jak ja pozbędę się tego nawiasu w liczniku, to będę miała 4n minus 4n, czyli mi się to skasuje, odejmie, i będę miała minus 4, czyli zapiszę minus 4, a na dole będę miała, właśnie to, co mam, czyli tutaj nic nie będę kombinowała. I teraz tak. Jeżeli w liczniku wyszło nam bez n-a, to powinniśmy się cieszyć już. Dlaczego? Dlatego, że tak, do czego nam uciekało ta część? To omawialiśmy na początku, do plus nieskończoności.
ta część do czego uciekała? Do plus nieskończoności. A teraz uwaga, do czego ucieka nieskończoność plus nieskończoność? Oczywiście, że wiemy do czego. To ucieka do plus nieskończoności. Zatem minus 4 podzielone przez bardzo, 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 bardzo dużo, czyli minus 4 przez wielką, ogromną liczbę, zmierza do zera. Czyli ta granica właśnie tego naszego ciągu AN przy N zmierzającym do plus nieskończoności wynosi 0. Nie myśl, że zawsze będzie 0. To wszystko zależy od tego, jaki ciąg mamy, granicę jakiego ciągu mamy wyliczyć. Jeżeli chcesz więcej przykładów, no to rozwiązuj dalej ze mną. Przykład kolejny, ciąg postaci AN to się równa N minus pierwiastek, a pod nim N kwadrat dodać 2N. Mamy policzyć granicę, więc zapisujemy limes przy N zmierzającym do plus nieskończoności i mamy oczywiście znowu tutaj ciąg w postaci, że znajduje się pierwiastek, prawda? No to teraz spróbujmy. Skoro N ucieka w nieskończoność, to znaczy, że ta pierwsza część ucieka w nieskończoność i ten pierwiastek z tej nieskończoności ucieka w nieskończoność, czyli mamy nieskończoność minus nieskończoność. Niestety jest to symbol nieoznaczony, czyli nie możemy napisać, że to się równa od razu 0. Trzeba to odpowiednią metodą policzyć, prawda? Rozwiązać, wyliczyć tą granicę. Ja już powiedziałam, jaka jest to metoda. Mnożymy licznik i mianownik przez liczbę sprzężoną. Tutaj ten licznik i mianownik, jak nie widzisz mianownika, to sobie napisz nad 1 przez liczbę sprzężoną do licznika, czyli będzie n dodać pierwiastek z n kwadrat plus 2n i tak samo tu n dodać pierwiastek z n kwadrat dodać 2n. To się równa limes przy n zmierzającym oczywiście do nieskończoności. No i teraz tak, tutaj będę miała tą różnicę pomnożoną przez tą sumę. Od razu już widzimy po przykładzie numer 1, że będziemy stosować tutaj wzór skróconego mnożenia i naszym a jest, to jest nasze a to jest nasze b, tutaj zapiszę. Czyli podnosimy do kwadratu. A kwadrat minus b kwadrat, czyli n kwadrat odjąć i teraz wynawia się, to podnosimy do kwadratu, czyli ten wielki pierwiastek nam się skasuje, czyli będzie n kwadrat dodać 2n i to wszystko podzielimy, podzielone jest przez ten mianownik razy ten mianownik, no to jedynka nam tu nic nie zmienia, czyli przepisujemy sobie po prostu ten mianownik. No to równa się limes przy n zmierzającym do plus nieskończoności, no to teraz pasuje nam oczywiście opuścić ten nawias. N kwadrat będzie minus n kwadrat, czyli to się odejmie i będzie minus 2n podzielone przez n dodać pierwiastek z n kwadrat dodać 2n. Tak się składa, że teraz popatrz, gdybym ja chciała powiedzieć znowu do czego co dąży, to tak, góra dąży do minus nieskończoności, a dół dąży do plus nieskończoności. No to nieskończoność nad nieskończoność, znowu jest to symbol nieoznaczony. Zatem trzeba nam kolejną metodę zastosować. Ale tą już metodę znamy w zasadzie z wcześniejszych naszych lekcji liczenia granic. Otóż wyciągamy przed nawias najwyższą potęgę z mianownika. Czyli postępujemy tak, zastanówmy się. Tu w mianowniku jest n, widzimy, ale tu mamy pierwiastek i jest n kwadrat. Gdybym ja to zasłoniła ręką, będę miała pierwiastek z n kwadrat, a pierwiastek z n kwadrat to n. Czyli tu jest n, tu jest tak jakby też n, czyli wyciągam przed nawias n-a. Czyli będę miała 1 dodać i teraz uwaga, bo to jest trudne czasem dla młodzieży zapamiętać, że jeżeli ja mam wyciągnąć na początek mojego mianownika n, tak jakby przed nawias, nie, jak ja wyciągam, to tak jakby pod pierwiastkiem ja wyciągam nie n, tylko n kwadrat. Dlatego, że to się musi spierwiastkować, a przecież jak ja n kwadrat spierwiastkuję, wychodzi n. Czyli tak jakby ja tutaj pod tym pierwiastkiem wyciągnęłam n kwadrat, czyli dzielę przez n kwadrat, będę miała 1 dodać, jak ja to podzielę przez n kwadrat, to mam 1, jak ja to podzielę przez n kwadrat, to mam 2 nad n. Natomiast co robię w liczniku? W liczniku też mogę sobie tak jakby n-a wyciągnąć, tylko popatrz, mam minus 2n, to ja w nawiasie tylko jestem w stanie minus 2 napisać. No jak wolisz, to możemy tak zapisać i teraz to n z tym n-em nam się oczywiście skasuje i skoro nam się skasuje, popatrzmy, to zapiszmy, co nam teraz zostało.
Co nam zostało? Zostało nam w liczniku minus 2, a w mianowniku 1 dodać pierwiastek z 1 plus 2 nad n. I teraz, do czego mamy tylko n w tym miejscu, więc do czego będzie nam uciekało 2 nad n? To już wiemy z wcześniejszej lekcji. 2 nad bardzo, bardzo dużą nieskończoność zmierza do zera. I teraz zastanówmy się. U góry oczywiście mamy minus 2, na dole mamy 1 plus. 1 plus 0, no to i tak jest 1, pierwiastek z 1 to 1, czyli 1 plus 1 to jest 2, czyli ostatecznie ta granica to jest minus 1. Dlatego nie wolno Ci od razu napisać wyniku, musisz wykonać przekształcenia, tak jak ja tutaj, żeby na końcu jasno stwierdzić, że przy n zmierzającym do nieskończoności ten nasz ciąg w tym wypadku zmierza do minus 1. Granicą tego ciągu jest minus 1, czyli liczba, której on nigdy nie osiągnie, ale jest bardzo, 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 bardzo blisko, zmierza do tej naszej minus 1. Jeżeli te przykłady to stanowczo za mało dla Ciebie, żeby ten może model granic zrozumieć, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.ajkamat.pl. Jeżeli Ci wystarczy tych przykładów, no to zapraszam już na kolejne spotkanie ze mną właśnie.